Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Jest wielki dzień tak zwanego nauczki, bo ja mam swoją nauczkę. Na Twitter napisałem, w tym roku te pyłki jakoś słabiej działają, albo alergia mi znikła. A wy jak tam, wiecie, a patrzcie jaki ja jestem cwaniak, alergia mi znikła. No to cóż, powróciła. I to powróciła dwa razy mocniej. Dlatego dzisiaj na szczęście i tak się nic z tym uniwersum Magikala, Nikity i tak dalej za dużo nie działo. Poczekamy na rozwój sytuacji, a dzisiaj coś bardziej chillowego sobie weźmiemy. W sumie to jest taki ciekawy odcinek, bo Mystery Will wybiera, co dzisiaj będziemy oglądać. Bo mamy nową piosenkę, w sumie to dwie nowe piosenki, Reziego oraz Genzy. No dzisiaj koło fortuny decyduje, jaką piosenkę będziemy oglądać lub słuchać. Obydwie te piosenki raczej są dobre, bo ani Genzy, ani Rezi nie są z Warszawy i nie są otoczeni raczej osobami, którzy mówią tak, tak, tak na wszystko. Wiesz, słabą piosenkę wypuszczasz, pytasz się znajomego o opinię, a on ci mówi tak, super, piękna jest. No to chyba oni tak nie mają. Więc spodziewam się, że obydwie piosenki będą dobre, więc nieważne, co dzisiaj koło fortuny zadecyduje, raczej tak będzie dobra piosenka. No chyba, że się będę mylił, to się bardzo zawiodę. Dobra, znalazłem jakiś na internecie click to spin. Uwaga, uwaga, kogo dzisiaj będziemy oglądać? Będziemy oglądać Reziego nową piosenkę. Okej. Okay. Rezi Eden się piosenka nazywa. W ogóle dzisiaj Rezi ma akurat losowanie na Mustanga, więc tak tematycznie trochę, że akurat Reziego wylosowało. W opisie jest napisane, nie mówi się pisze, wiem, wiem. Utwór Eden to mój drugi singiel. Opowiada o życiu, bólu, a zarazem euforii. O ludziach tych dobrych, jak i złych i o tym, jak łatwo oceniać innych, widząc tylko czubek góry lodowej. Okej, czyli taka piosenka w sobie o wszystkim i o niczym, o takim pseudo-życiu influencera. Oni oceniają mnie po tym, co pokazuję w internecie. O nie, jak to jest możliwe? To jest takie głupie myślenie influencerów. W sensie ja nie wiem, czy o to dokładnie chodzi, ale wiem, że tak często jest, że oj, wy mnie oceniacie, a tylko widzicie to, co jest w internecie pokazane. Jakbyście mnie znali naprawdę, to byście mnie polubili albo coś takiego. No to pokazuj tego prawdziwego siebie. A nie spodziewaj się tego, że ludzie będą cię oceniać po tym, jaki jesteś prywatnie, jak się nie znają prywatnie. To jest logiczne. Ale zobaczymy, czy Rezi też tak myśli, czy nie, bo tak to odebrałem po opisie, no ale może być inaczej. Znów ten Mustang, no ja mam wrażenie, że z tym Mustangiem jest trochę jak z tą Nikitą i Magikalem, nie? Otwieram szafę, Mustang Reziego, otwieram drzwi, Mustang Reziego, otwieram... Mustang Reziego, no okej, już dzisiaj będzie losowanie, będzie już po. Ja nawet nie żartuję, on wykupił na Facebooku oraz na Instagramie reklamy. Tam widziałem dosłownie sponsorowane posty, jakby po co? Zebo, żeby jak najwięcej ludzi kupiło, bo mu się to zwraca, zapłaci za reklamę 1000 zł, a zwróci mu się 10. No dobrze, no okej, ale to miało być dla widzów, no ale mniejsza. Uciekaliśmy myślami, by nie słyszeć ich. Zarobieni na zajawce, dziś już nie chcę nic. Zapomniałeś jakiś klubowy hit, czy coś takiego, nie wiem, za chwilę będzie Baila Kapitan. No bo są takie ledy i w ogóle, więc to jest chyba odwrotność tej piosenki, co była na początku, bo ta pierwsza była taka mega nudnawa, była taka spokojna, taka au, 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 au. Miejmy nadzieję, że tutaj tak nie będzie. Tylu mordą gdzieś po drodze się tu urwał film, a ja nadal jestem sobą, ale wiem jak żyć. Tutaj chyba chodzi o youtuberów, że im się urwał film, że w sensie, że się odkleiło im i ich na przykład nie ma już na YouTubie. Chyba o to chodzi. Do tego chyba mogę to nawiązać? Nie wiem. A spoko jest ta piosenka póki co, bo ewidentnie widać, że Rezi jakby jakkolwiek przemyślał ten tekst. Nie jest to o hajs, dziewczyny, samochody i pieniądze, tylko faktycznie jakby coś tam miał w głowie, jak to pisał, ale tak to napisał, że jakby każdy może się domyślać, ale nigdy nie będzie wiedział, o co chodzi. Kiedyś chciałem słyszeć prawdę, dzisiaj to już nieważne, więc mów co chcesz. Jestem w piekle tak jak tamten, nic nie jest tak jak dawniej, bo mam co chcę. Nie wiem, jakąś losową typiarę dał na jakby siedzeniu pasażera. Nie wiem, czy to jest jego jakaś nowa dziewczyna, czy o co z tym do końca chodzi, ale może chodzi o to, że on śpiewał jakiejś dziewczynie, czy... Nie mam pojęcia totalnie. Jakby próbuję się domyślić, ale nie mam pustkę w głowie. Widzę jak patrzą, chcą mieć tak samo, ale to nie jest Eden. Wokół mnie tańczą, wszyscy się śmieją, chcą mi patrzeć na ręce. Okej, okay, jednak Baila Kapitan to nie jest, ale jest to przyjemne dla ucha. Takie niby ma bujać, trochę może nie, że buja mnie, ale tak okej, okay, no nawet spoko jest. Okej, daję okejkę. Głowy mam pustkę, piję podwójne, jak to jest żyć bez mnie? Ci zanim pustę, 400 koniec, polecę 200. Piję podwójnie i przed tym jak zasnę, pojadę 200. Czy to jest promowanie jeżdżenie po alkoholu?
Tak, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak i wydaje mi się, że Rejsdaj ewidentnie to jest ten cały przekaz tej całej piosenki, żeby jeździć po alkoholu. Zgubię. Nie, no tak szczerze, to ja to bardziej widzę jako okej, taka klubowa piosenka, którą może miał gdzieś schowaną w kieszeni i stwierdził, że okej, akcja z Mustangiem, piosenki równa się wyświetlenia, równa się promocja, darmowa na Mustanga. I pewnie o to tylko chodzi. Ale też tam pyta, jak to jest żyć beze mnie, co może być skierowane do jakiegoś znajomego byłego, albo jakiejś dziewczyny na przykład, skoro jest dziewczyna na tym klipie jakby główną osobą drugą. No dobrze, no ładny jestem Mustang i puszczę ten los. Dobra, no przekupiłeś mnie tym teledyskiem, okej? Okay? Miałem nie kupować, się chwaliłem, że byłem mądry i tym razem nie kupiłem, bo i tak szanse są mega małe, ale to zrobiłem, okej? Okay, szczęśliwy Rezi? Chyba, że to jest nawiązanie, że kupisz, wiecie, los na Mustanga, to będziesz dziewczynę w nim woził. Nie? Też jest takie, taka możliwość, że wiecie, no dziwne było, jakby sam po prostu jeździł, a tak to wiecie, a weźcie udział, losujcie Mustanga, jesteście wiecznymi singlami, nie macie dziewczyny, kupujcie Mustanga. To chyba o to chodzi też. Ocenisz mnie, jakiś czas żyłem jak cień, kompletnie wyprany z emocji. Dzisiaj jak widzą, że staję na nogi, chcą rzucać mi kłody, ale to nie szkodzi. Okej, rzucają Rezjemu kłody, jaką staje na nogi, jest tylko jedna osoba chyba, która publicznie rzuca mu kłody, ale to nie ważne. I już jeden odcinek o tym był, gdzie je poniosło z tytułem, więc wystarczy. Mamy wszystko, o czym marzysz. Twoich tak boli mordo, twą nie narcyzm. Szukamy szczęścia pijani. Tam było tak blisko uśmiech jak sukładki. No, Rezi już drugi raz jest pijany albo mówi coś o alkoholu. No pierw, że pije podwójnie, teraz, że pije alkohol. Halo, Rezi, wszystko okej? Piję podwójne, jak to jest żyć bez mnie? Gdzie za nim puste 400 koni, więc polecę 200. Poza tym, jak polecisz 200? Chyba po niemieckiej autostradzie, bo po Polsce można tylko 140. Widzę jak patrzą, w sumie tak samo, ale to nie jest Eden. Wokół mnie tańczą, wszyscy się śmieją, co mi patrzeć na ręce. Ogólnie mi się wydaje, że głos Rezi'ego ma potencjał, ma mega potencjał, tutaj to pokazał w tej piosence, ale jakoś ten beat mi się może nie podobał, nie wiem, spodziewałem się bardziej Baila Kapitan, ta piosenka po prostu mnie jakoś mega nie poniosła jak Baila Kapitan, tak? Baila Kapitan, najlepsza piosenka tego, to był chyba tamten rok, nie? Mówię, mam pustkę, piję podwójne, jak to jest żyć bez mnie? Ci zanim puste, 400 koni, więc polecę 200. A no tak, na początku opisu dosłownie mamy, żeby wygrać Mustanga, udało ci się, gratuluję, tą piosenką mnie do tego przekonałeś, więc gratuluję Rezi, bardziej się opłaciło niż reklamy na Facebooku, Instagramie, bo tamte mnie nie przekonały, bardziej mnie wkurzały. Trochę jestem znudzony i tak tymi całymi losowaniami youtuberów, jakby przestańcie, ja tam widziałem, że ten kolega Buddy, ten MGP Garage też będzie znów jakieś losowanie robił, nie wiem, przesyt jest tego straszny. Ale piosenki youtuberów też jest trochę przesyt, to trzeba przyznać i tym bardziej jest przesyt tego, że wy, teraz youtuberzy robią po prostu dobre piosenki, nie są jakieś wow, nie są jakieś ale obrzydliwe, po prostu są, przez co to powoduje, że jakby przez to na przykład, nie wiem, najnowsza piosenka Gen Z ma o wiele mniej wyświetleń niż ich normalny film, a kiedyś zawsze było tak, że wow, piosenka, wow, replay i to miało po miliony wyświetleń, no teraz już tak nie ma, no to są po prostu piosenki. A piosenki o wiele więcej kosztują, aby nagrać, przygotować, nagrać piosenkę, wideo, no jest o wiele więcej tego. Więc nie wiem, dlaczego dalej to youtuberzy robią. Aczkolwiek Gen Z to ma trasę koncertową, to pewnie jakoś takim się to zwraca. No ale mniejsza. Zostawcie lajka, zostawcie suba, widzimy się jutro, widzimy go na razie.